Na wstępie zachęcamy Was do subskrypcji naszego kanału i kliknięcia dzwoneczka, aby otrzymywać powiadomienia o nowych filmikach. Witajcie kochani, dzisiaj zajmiemy się tematem odnośnie sześciu pokarmów, których absolutnie musicie unikać, jeśli cierpicie na zaburzenia tarczycy. Na samym początku trzeba pamiętać, że odpowiednia i właściwa opieka medyczna nad problemami tarczycy jest kluczem do skutecznego leczenia. Ponieważ dieta odgrywa ważną rolę w funkcjonowaniu tarczycy, ważne jest, aby unikać niektórych pokarmów, jeśli zdiagnozowano problematyczny stan związany z tarczycą. Utrzymanie zdrowej równowagi ciała jest niezbędne dla tarczycy i ogólnego stanu zdrowia. Przejdźmy więc do sześciu pokarmów, które mogą negatywnie wpływać na zdrowie tarczycy. Pierwszy cukier. Węglowodany, zwłaszcza rafinowany cukier, są szkodliwe w taki sposób, że zakłócają normalny poziom cukru we krwi i jest to coś, czego należy unikać, jeśli cierpi się na autoimmunologiczną chorobę tarczycy. Żywność bogata w cukier negatywnie wpływa na funkcjonowanie trzustki, co prowadzi do oporności na insulinę. W konsekwencji szkodzi to tarczycy i prowadzi do znacznego obniżenia poziomu hormonów tarczycy. Drugie kawa. Osoby cierpiące na zaburzenia tarczycy powinny również zachować ostrożność przy przyjmowaniu kawy. Picie umiarkowanej ilości kawy każdego dnia prawdopodobnie nie zaszkodzi, ale w przypadku nadmiernego spożycia kawa może poważnie zagrozić funkcjonowaniu nadnerczy. Spożycie kawy stymuluje wydzielanie hormonów adrenaliny przez nadnercza. Powoduje to różne stany tarczycy i zmęczenie nadnerczy. Trzecie smażone jedzenie. Obfitych w tłuszcze trans, smażonych potraw należy unikać za wszelką cenę, jeśli przyjmujemy leki na tarczycę. Pokarmy te mogą wpływać na skuteczność leków zastępujących hormony tarczycy, a także negatywnie wpływać na wydzielanie hormonów tarczycy w organizmie. 4. Gluten Pokarmy bogate w gluten stanowią wielkie zagrożenie dla zdrowia tarczycy ze względu na gliadynę, białko, które organizm ludzki traktuje jako ciało obce. Tarczyca wytwarza enzym podobny do gliadyny transglutaminazy, więc spożywanie glutenu powoduje reakcję układu odpornościowego zarówno na gliadynę, jak i transglutaminazę. W rzeczywistości efekty glutenu można odczuć nawet 6 miesięcy po spożyciu glutenu. Zaleca się, aby osoby z autoimmunologiczną chorobą tarczycy regularnie przeprowadzały badania przesiewowe w kierunku celiaki i nietolerancji glutenu. 5. SOJA Dopuszcza się konsumpcję soi, ale tylko umiarkowanie, ponieważ może ona zakłócać wchłanianie przez organizm syntetycznego hormonu tarczycy. Zaleca się również odczekać około 4 godziny po zażyciu leków przeciwtarczycowych przed spożyciem soi. Daje to organizmowi wystarczająco dużo czasu na metabolizowanie każdej substancji oddzielnie. Ponadto izoflawony w soi mogą prowadzić do zmniejszenia czynności tarczycy u osób dotkniętych niedoborem jodu. Szóste warzywa krzyżowe. Należą do nich: brokuły, kalafior, jarmuż, brukselka. Kapusta wszystkie rodzaje. Rzodkiewka. Rzepa. Rzepak, najczęściej spożywany jako olej. Boćwina. Gorczyca. Rukiew wodna. Krzan. Chociaż korzyści zdrowotne wynikające z warzyw krzyżowych są niezaprzeczalne, w przypadku choroby tarczycy najlepiej jest ograniczyć ich spożycie. Jest to szczególne zagrożenie dla zdrowia w przypadku niedoboru jodu i kiedy warzywa krzyżowe zajmują znaczny procent Twojej diety. Jeśli jednak Twoja dieta jest dobrze zbilansowana i bogata w niezbędne składniki odżywcze, codzienne spożywanie tych warzyw nie powinno wpływać na tarczycę. Utrzymanie prawidłowej czynności tarczycy ma zasadnicze znaczenie dla ogólnego stanu zdrowia, ponieważ wszystkie inne funkcje organizmu zależą od tego. Dzięki za obejrzenie, pamiętaj zostawić łapkę i dodaj komentarz, czy taka forma przekazywania informacji odnośnie zdrowia Ci się podoba. Pozdrawiamy!